ale pozwolę sobie ad vocem powiedzieć jedną historię 65+. Z gabinetu przyszła pacjentka w wieku 70-71 lat i mówi: ja już nie warty, jestem starą kobietą. Mówię: proszę pani, w medycynie starość jest od 80 roku życia. Ona popatrzyła na mnie i mówi tak: a wie pan tak naprawdę, kiedy się starość zaczyna? Prosta kobieta ze wsi spod Lipska. Mówię: kiedy? Jak mamy więcej wspomnień niż marzeń. To nie zależy od wieku, prawda? Rehabilitacja w onkologii. Jak państwo wiecie, większość chorych onkologicznych przeżywa w swoim życiu dwa etapy. Jeden etap, kiedy usiłujemy wpłynąć na przyczynę choroby w sposób radykalny bądź paliatywny. I drugi, kiedy już nie wpływamy na przyczynę, lecz usuwamy skutki, czyli opieka hospicyjna. W każdym z tych dwóch etapów jest nieco inne podejście, jeżeli chodzi o rehabilitację. Część rzeczy, których byśmy nie zrobili u pacjentów, gdzie wpływamy na przyczynę, w okresie opieki hospicyjnej możemy już zastosować, ponieważ długofalowych, ujemnych skutków po prostu nie zaobserwujemy. To leczenie onkologiczne przyczynowe, które my wdrażamy jako onkolodzy, najczęściej powoduje trzy grupy zmian. Zmiany w cudzysłowie doraźne, bo z biegiem czasu dochodzi do adaptacji do nowych warunków anatomicznych i funkcjonalnych, wynikają z amputacji leczniczych, które przeprowadzamy. Zaburzenia odległe, jak państwo widzicie, zaburzenia krążenia chłonki, zmiany po napromienianiu, przykurcze, zaburzenia czucia, osłabienia siły mięśniowej i zmiany w sferze psyche, które dotyczą depresji, zmian organicznych psychiki, zespołu wypalenia czy tak zwanego znużenia. Tutaj a propos depresji, jedna taka historyczna dygresja. Depresja i rak mają bardzo ścisły źródłosłów wspólny. Otóż był taki lekarz dawno temu, Galen, który uważał, że rak pochodzi z chorób tak zwanej czarnej żółci, ponieważ on uważał, że są cztery płyny ustrojowe: krew, żółć, czarna żółć i flegma. Każdy przypisał odpowiedni kolor i jego zdaniem nowotwory to były choroby czarnej żółci. Natomiast depresja to inaczej melancholia, która pochodzi od dwóch greckich słów. Melan, czyli czarny, kolis, czyli żółć. Choroba czarnej żółci to i rak, i depresja. I te dwie choroby rzeczywiście mają wspólny mianownik. Co jest podstawą rehabilitacji medycznej? Kinezyterapia. Z całej fizjoterapii, jaką dysponujemy, czyli kinezyterapii, rehabilitacji ruchem i fizykoterapii, rehabilitacji polegającej na używaniu bodźców, podstawową rolę ma kinezyterapia. Oczywiście te działania, które podejmujemy, musimy dostosować do choroby, ponieważ inaczej będziemy rehabilitować pacjentkę z obrzękiem kończyny górnej po amputacji piersi, a z bardzo, bardzo dużą ostrożnością pacjenta, który ten obrzęk ma w przebiegu leczenia czerniaka. Co do fizykoterapii, nie ma jednoznacznych dowodów na to, że ona szkodzi i pobudza proces nowotworowy. Ale nie ma też jednoznacznych dowodów, że tego nie robi. W związku z czym bezpieczniej jest po prostu ją ograniczyć do minimum, a najlepiej w ogóle usunąć. Czyli wszystkie stymulacje ciepłem, zimnem, prądem, polem magnetycznym, podczerwienią, nadfioletem, wszystkie bodźce powinny zostać usunięte. Co rehabilitacja ma, jakie są rodzaje rehabilitacji w onkologii? No, prewencyjna, która ma zapobiec rozwojowi niesprawności. Przywracająca, która ma przywrócić to, co już zostało uszkodzone. Na przykład u osób, które długo biorą sterydy, musimy ćwiczyć mięśnie. Rehabilitacja podtrzymująca, która na przykład polega na nauce używania protezy,
i paliatywne, o której będzie jeszcze mowa w terminalnym okresie choroby. Rehabilitację w onkologii prowadzimy w trzech etapach. Pierwszy to jest szpitalny i około, zwykle około operacyjny. Potem jest etap ambulatoryjny. Ja tu napisałem brak ośrodków i kadry, bo jak piszę ludziom skierowani na rehabilitację, to czekają zwykle 6 miesięcy. I etap sanatoryjny. Prowadzi go ZUS w ramach tzw. prewencji rentowej, prowadzi go PEFRON, nie prowadzi go KRUS. Co mamy osiągnąć poprzez rehabilitację? No przede wszystkim zapobiec ujemnym następstwom choroby i temu, co wynika z zastosowanych metod leczenia. Po drugie, musimy złagodzić skutki choroby i zastosowanych metod leczenia. Po trzecie, poprawić jakość życia i po czwarte, wspomóc leczenie onkologiczne. Jakie powinny zatem być cechy tej rehabilitacji, żeby była maksymalnie efektywna? Powinna być wczesna, ciągła, systematyczna, odpowiednio intensywna, kompleksowa i powszechnie dostępna. Kiedy dobieramy metodę, musimy wziąć pod uwagę cztery rzeczy. Rodzaj, zaawansowanie, złośliwość nowotworu, to jest to, o czym mówiłem na przykład przy obrzęku kończyny. Dwa, lokalizacja choroby, etap i charakter leczenia onkologicznego oraz bodźcowość metody, którą mamy zastosować. Zawsze zanim skierujemy pacjenta na rehabilitację, należy wykonać oczywiście podstawowe badania, choćby morfologię. Jak Państwo widzicie, przy ilości białych ciałek poniżej 3000 z powodu ryzyka infekcji nie zalecimy nikomu ćwiczeń w wodzie. Przy ilości płytek poniżej 50000 z uwagi na mniejszą krzepliwość metod potencjalnie urazowych, a pacjentowi, który jest zanemizowany i ma hemoglobinę poniżej 10 g%, nie damy intensywnych ćwiczeń, bo ich po prostu zwykle nie da rady wykonać. Uważa się, że, o czym mówiłem na początku, kinezyterapia jest tą najlepszą metodą, ale pobudzanie prądem niskonapięciowym, czyli TENS, owszem, bywa dopuszczane. Tyle tylko, że jeżeli mamy pacjentkę, która ma dużą bliznę po mastektomii, ma niedoczulicę, a my zastosujemy TENS i ona nie będzie czuła, że coś jej robimy, możemy po prostu zrobić krzywdę, możemy doprowadzić do oparzenia. Tak samo radioterapia, którą zastosujemy, może doprowadzić do przykurczów, może doprowadzić do zmian w obrębie tkanek miękkich. Może też u pacjentów, którzy mają choroby obarczone większym ryzykiem dawania przyrzutów do układu kostnego, spowodować złamanie patologiczne przy ćwiczeniach wykorzystujących opór albo mechanizm dźwigni. Dlatego tych ćwiczeń nie zalecamy. Bardzo ważne jest dbanie o blizny. Każdy zabieg chirurgiczny narusza powłoki ciała, w związku z czym blizna nie może być przytwierdzona do podłoża, musi być ruchoma. Te powłoki muszą być jak najbardziej sprawne, nie tylko w obrębie tułowia, ale także kończyn. I tutaj też ciekawostka, rehabilitacja w przypadku osteoporozy. Ponieważ wiele metod leczenia onkologicznego prowadzi do zmniejszenia gęstości kości, stąd należy pamiętać o tym, aby pewne ćwiczenia pacjentom zalecać. Zwykle są to ćwiczenia w pozycji stojącej, lekkie podskoki, rytmicznie wykonywane, dreptanie w miejscu. I tutaj taka dygresja w stronę doktora Henryka Jordana i jego ogródków jordanowskich. Pod koniec XIX wieku w Krakowie ten lekarz, wtedy jeszcze nie znano pojęcia osteoporozy, jeszcze nie wiedziano, że to jest choroba, ale oni już wtedy wiedzieli, że dziewczynki, które przed osiągnięciem pierwszej miesiączki skaczą na skakance i ćwiczą, jako kobiety dojrzałe mają mocniejsze kości. To już 130 lat temu wiedzieli. Amerykanie się tym chwalą, że odkryli to jakieś 20 lat temu. Indywidualizacja, o której wspominałem. Dajemy to, co ryba lubi. Jeżeli pacjent lubi jeździć,
na rowerze albo pływać, pozwalamy mu na to. Nie zmuszamy na siłę do ćwiczeń, które są dla niego niemiłe albo nie, których nie będzie wykonywał z pełną frajdą. Są oczywiście ograniczenia. Jeżeli ktoś ma przetokę jelitową czy moczową, no przez 8 tygodni od wyłonienia tej stomii nie może używać worku wielokrotnego użycia na basenie. Jeżeli ktoś ma podejrzewane lub obecne przyrzuty do kości, nie może, tak jak wspominałem, wykonywać ćwiczeń z użyciem dźwigni albo z oporem mięśniowym. Przykładem rehabilitacji, gdzie mamy najwięcej możliwości, jest rehabilitacja amazonek. Tutaj jest 8 ułożonych w rosnącej kolejności metod leczenia obrzęku kończyny górnej. Kolejną grupą są pacjenci ze stomią. Tutaj tylko parę uwag ogólnych, mianowicie rehabilitację tych chorych powinno się zacząć już przed operacją, wzmacniając brzuch, bo on będzie w naturalny sposób uszkodzony. Stomia jest utworem nienaturalnym ciała, w związku z czym wytwarzamy miejsce, gdzie może dojść do powstania przepukliny. Najpierw trzeba wzmocnić, jeżeli tylko jest możliwość, mięśnie powłok brzusznych, potem zoperować, a potem znowu przywrócić siłę tłoczni brzusznej. Dlatego jak pacjenci po operacji leżą, powinni pod kolana mieć specjalne podkładki albo powinni przyjmować pozycję półsiedzącą. Natomiast kiedy z pozycji leżącej mają siadać, nie powinni używać drabinek, które często się na łóżkach kładzie i każe pacjentom po nich spinać. One prowadzą do napinania mięśni brzucha, osłabienia i czasami powstania przepuklin. No i przechodzimy do rehabilitacji w stanie terminalnym, czyli tego, co możemy w hospicjum zaproponować. Stan terminalny z definicji występuje wtedy, gdy utraciliśmy możliwości działania przyczynowego. Czyli już na nowotwór nie wpływamy, możemy tylko usuwać jego skutki. Chory może wymagać pomocy do tej adaptacji, do sytuacji, w jakiej się znalazł, więc nie można go zostawić samemu sobie. Ta adaptacja może być świadoma albo nieświadoma. Świadoma jest wtedy, w pełni ma zdolność do logicznego przetwarzania informacji, jakie do niego docierają, wyciągania logicznych wniosków. Natomiast ta nieświadoma adaptacja to są wszystkie znane mechanizmy zaprzeczenia, wypierania, zaprzeczenia, czyli nie mam raka, to nie ja, tłumienia, czyli absolutnie się nie boję, wszystko wytrzymam, wypierania, projekcji, racjonalizacji. Znacie to Państwo z codziennej praktyki. Te zespoły adaptacyjne, jeżeli ulegają zaburzeniu, to na jeden z 3 możliwych sposobów. Ja o tym wszystkim wspominam, ponieważ zanim dobierzemy rodzaj rehabilitacji dla kogoś, to musimy poznać, u kogo mamy ją przeprowadzać. Trudno przeprowadzać rehabilitację u człowieka, którego nie poznaliśmy. Nie wiemy, co tak naprawdę jest problemem kluczowym w podejściu do niego. Ten zespół pierwszy nazywa się zespołem psychoterminalnym dezadaptacyjnym. I to jest zespół, któremu towarzyszą bardzo liczne objawy wegetatywne. Czyli pocenie, tachykardia, zaburzenia snu, pamięci, wzmożone napięcie mięśni, niepokój. Drugi zespół dominuje gniew, agresja, przygnębienie. I trzeci zespół nasilonej regresji z egocentryzmem, biernością pacjenta. Dajcie mi wszyscy święty spokój, ja tu jestem najważniejszy, proszę się niczym więcej w domu nie zajmować, tylko mną. W jaki sposób realizujemy tę rehabilitację? Oczywiście w warunkach hospicjów domowych i stacjonarnych, a mamy 8 sposobów, w jaki możemy je realizować. Pierwszy to jest kinezyterapia, czyli ćwiczenia ruchem z wykorzystaniem przede wszystkim ćwiczeń czynnych, biernych, czynnobiernych, izometrycznych, czyli tych, które wykorzystują stałe napięcie mięśni. Jak na przykład jedziemy na rowerze, trzymamy rękę na kierownicy i cały czas mamy napięte mięśnie, to jest właśnie skurcz izometryczny. 2, zabiegi fizykalne z użyciem elektroterapii. Coś, o czym mówiłem, że u osoby leczonej z intencją radykalną bądź paliatywną byśmy nie zastosowali, to tutaj już możemy. Czyli i tens, i diadynamik, i ćwiczenia w wodzie, i światłem, i ciepłem. Następnie masaż. Zarówno blizny, obrzęków prowadzi
do uruchomienia pacjenta, do zmniejszenia obrzęku, do poprawy krążenia. Następnie właściwy dobór sprzętu ortopedycznego. Terapię zajęciową. Często z własnego doświadczenia bardzo fajnie działa genealogia. Ponieważ pacjenci jak widzą, że niech pan da spokój, to już tam nic, nikomu się na nic nie przydam. A wnuki pan ma? Mam. A nie spisałby pan dla nich, co pan pamięta o swoich rodzicach i dziadkach? A kogo to interesuje? Może dzisiaj nie interesuje, ale za 10 lat będą pana bardzo mile wspominać. I ludzie się dają i spisują. Traktują to jako rodzaj pewnego listu, przesłania, pamiątki, jaką zostawiają po sobie. I to jest terapia zajęciowa. Niekoniecznie chodzi o to, żeby zrobić rzecz materialną, nie wiem, pomalować dzbanek jakąś techniką, dekupaż zrobić, coś takiego, tylko zostawić wspomnienie po swoim życiu. Następnie techniki logopedyczne, ponieważ spora grupa pacjentów ma kłopoty z połykaniem, ma zaburzenia mowy, w związku z czym wymaga to reedukacji. Techniki psychologiczne, które, jak Państwo widzicie, przekierowują uwagę pacjenta na inne aspekty życia, czy inne sprawy, inne sytuacje, a zdejmują jego główną uwagę z choroby, oraz muzykoterapia, bardzo niedoceniana, a dużo dająca. Ostatnia rzecz, zapobieganie żylnej choroby zakrzepowej kończyn dolnych. Częsta rzecz występująca u pacjentów długotrwale unieruchomionych, a o tym się zapomina. Ćwiczenia zapobiegające powinny być wykonywane przez fachowy personel, ponieważ chodzi tutaj o obandażowanie całej kończyny dolnej w odpowiedni sposób. Inny ucisk musi być na dole, inny na górze. Ma to wymuszać krążenie chłonki. W odpowiedni sposób kończyna powinna być ułożona. Natomiast samemu oczywiście tego nie należy wykonywać. Bardzo dziękuję Państwu. Ale mam jeszcze, przepraszam, jeszcze mam jeszcze jedno pytanie, tylko nie wiem, czy ten slajd się już znalazł. Bo chcę Państwu jeszcze jedną dygresję zrobić do wczorajszego wykładu doktora Grabowskiego z Nowej Woli, spod Białegostoku. Pan wczoraj powiedział na temat, jak milczeć o Bożym miłosierdziu, pamiętacie Państwo? I tam był taki pokaz osób, które w tym Bożym miłosierdziu mają duże znaczenie poprzez wieki. I był też wymieniony święty Jan Jałmużnik, pierwszy patron zakonu Janitów. W zakonie Janitów jest taka modlitwa pochodząca z XII wieku, z początku XII wieku. Modlitwa do Boga przez panów chorych. Jest to ciekawostka, warta znalezienia w internecie, dlatego że dlaczego panowie chorzy? Średniowiecze. Pan to był ktoś urodzony szlachetnie, to był ktoś. To on miał pełnię praw. I każdy chory, niezależnie od tego, jakiego był wyznania, pochodzenia i tak dalej, kimkolwiek był wcześniej na ziemi, w momencie, gdy trafiał do przytułków prowadzonych, czy szpitali prowadzonych przez Joannitów, stawał się panem chorym. Kimś, komu przysługiwało wszystko, co ziemia mogła mu jeszcze dać. Łącznie z tym, że jedzenie podawano mu na srebrnych talerzach. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze łatwiej było utrzymać higienę, po drugie usługiwano mu tak, jak gdyby usługiwano Chrystusowi. I uważano już wtedy, że ci ludzie chorzy poprzez swoje cierpienie mogą tak dużo ofiarować tym, którzy się nimi opiekują, czy komuś innemu, że proszono ich, aby oni do Boga przez swoje cierpienie zanieśli prośby i intencje. Minęło 900 lat, podejście się nie zmieniło. Dalej ludzie chorzy to cierpienie ofiarowują w różnych intencjach, prawda? I to jest właśnie modlitwa do Boga przez panów chorych. Nie wiem, czy ją widać, czy przeczytać. Czcigodni panowie chorzy.
Módlcie się, aby Bóg pokój zesłał pokój na świat. Módlcie się, aby Bóg zechciał mnożyć owoce ziemi. Módlcie się za pielgrzymów płynących przez morza i wędrujących po ziemi, aby Bóg ich prowadził i doprowadził w bezpieczeństwie duszy i ciała do celu. Czcigodni panowie chorzy, módlcie się za siebie i za innych chorych chrześcijan, aby Pan nasz zechciał dać im zdrowie potrzebne ich duszom i ciałom. Czcigodni panowie chorzy, módlcie się za dusze waszych ojców i matek i za wszystkich chrześcijan, którzy odeszli, aby Bóg dał im pokój wieczny. I taką właśnie modlitwą chciałem zakończyć. Dziękuję.